Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort Miłość Mądrości Przedwiecznej Rozdział XVI. Sposoby zdobycia boskiej mądrości. Trzeci sposób: całkowite umartwienie. Mądrość, powiada Duch Święty, nie bywa znaleziona w Ziemi rozkosznie żyjących, tych, którzy dają się porwać namiętnością i ulegają władzy zmysłów, albowiem ci, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu ponieważ mądrość ciała jest nieprzyjaciółką Boga. Nie będzie trwał duch mój na wieki w człowieku, gdyż jest ciałem. Wszyscy ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, mądrości wcielonej, ukrzyżowali swoje ciało z Jego wadami i porządliwościami, noszą teraz i zawsze umartwienie Jezusa w swoim ciele, zadają sobie nieustannie gwałt, Każdego dnia noszą swój krzyż, i wreszcie umarli z Chrystusem, a nawet zostali razem z Nim pogrzebani. Oto słowa Ducha Świętego. Pokazują one jaśniej niż dzień, że aby mieć mądrość wcieloną Jezusa Chrystusa, trzeba praktykować umartwienie, wyrzeczenie się świata i samego siebie. Nie przedstawiajcie sobie, że ona mądrość, Czystsza niż promienie słońca, wchodzi do duszy i ciała zmysłowymi rozkoszami zbrukanych. Nie sądźcie, że użycza swego wytchnienia niewysłowionego spokoju tym, którzy kochają towarzystwo i marności tego świata. Mannę ukrytą dam tylko tym, którzy zwyciężyli świat i samych siebie. Łaskawa ta władczyni Choć dzięki swojemu nieskończonemu światłu zna i rozróżnia wszystko w jednej chwili, szuka przecież siebie godnych. Szuka, gdyż liczba ich jest tak mała, że z ledwością znalazła tych wystarczająco oderwanych od świata, dość uduchowionych i umartwionych, by byli godni jej dostąpić. Jej osoby, jej skarbów oraz z nią przymierza. By mogła uczynić dar z siebie, mądrość nie prosi o umartwienie połowiczne na kilka dni, ale o umartwienie całkowite oraz nieustanne, odważne i dyskretne. Aby mieć mądrość, trzeba po pierwsze Albo rzeczywiście porzucić dobra tego świata, jak uczynili to apostołowie, uczniowie, pierwsi chrześcijanie czy zakonnicy. Najlepiej zrobić to jak najwcześniej, to najpewniejszy sposób, by posiąść mądrość. Albo przynajmniej trzeba oderwać swe serce od dóbr i posiadać je tak, jakby ich wcale się nie posiadało nie zabiegać o to, by je mieć, nie troszczyć się o ich zachowanie, nie skarżyć się ani nie denerwować, gdy się je traci co bardzo trudne jest do wykonania. Nie można wzorować się na zewnętrznych modach ludzi światowych. W ubiorze, czy w umeblowaniu, czy w tym, co dotyczy domów, posiłków oraz innych zwyczajów i zajęć w życiu. Jest to konieczniejsze niż się zazwyczaj sądzi. Nie należy wierzyć fałszywym światowym regułom, ani wedle nich postępować. Nie można nam myśleć, mówić i działać jak ludzie światowi. Ich poglądy są tak przeciwne nauce mądrości wcielonej, jak ciemności przeciwne są światłu. A śmierć, życiu. Zważcie dobrze na ich uczucia i słowa. Myślą i mówią źle o wszystkich największych prawdach. Nie kłamią otwarcie, ale ukrywają swe kłamstwa pod pozorami prawdy. Nie sądzą, że kłamią, a jednak to czynią. Zwykle otwarcie nie uczą grzechu, lecz traktują go albo jako cnotę, albo jako przyzwoitość, albo rzecz obojętną i niegroźną. To właśnie na owej przebiegłości, której świat nauczył się od złego ducha, by odmienić brzydotę grzechu i kłamstwa, polega zło, o jakim mówi święty Jan. Świat cały w złym pogrążony, a teraz bardziej niż kiedykolwiek. Trzeba, na ile można, unikać nie tylko towarzystwa ludzi światowych, które szkodliwe jest lub niebezpieczne, ale nawet towarzystwa osób pobożnych. Kiedy jest bezużyteczne i gdy przy nim traci się czas. Ten kto chce stać się mądry i doskonały, powinien wprowadzać w czyn trzy złote zasady, jakie mądrość przedwieczna przekazuje świętemu arseniuszowi: Uciekaj, kryj się, milcz. Unikajcie, gdy tylko możecie, towarzystwa ludzi, jak czynili to najwięksi święci. Niech wasze życie będzie ukryte z Chrystusem w Bogu. Wreszcie, wobec ludzi zachowujcie milczenie, by trzymać z mądrością. Człowiek milczący jest człowiekiem mądrym. Aby zdobyć mądrość, trzeba umartwiać swoje ciało, nie tylko cierpliwie znosząc jego choroby i ciosy, jakie otrzymuje w tym życiu, ale jeszcze podejmując pewne trudy i umartwienia, jak posty, czuwania i inne ascetyczne praktyki świętego pokutnika. Potrzeba też odwagi, gdyż ciało ze swej natury siebie samo czci, świat zaś z kolei uważa wszelkie umartwienia ciała za bezużyteczne i je odrzuca. Czegoż nie mówi, czego nie robi, by odwieść świętych od praktykowania umartwień, odwieść każdego, o którym rzec można, mędrzec czy święty, poddał swoje ciało niewoli przez czuwania, posty, poprzez biczowanie, Chłód, nagość i wszelkiego rodzaju surowe umartwienia, i zawarł z nim umowę, że na tym świecie nie da mu wytchnienia. Duch Święty o wszystkich świętych mówi, że mieli w nienawiści nawet suknię pokalaną przez ciało. A żeby owo zewnętrzne i dobrowolne umartwienie było dobre, trzeba koniecznie połączyć je z umartwieniem osądu i woli przez święte posłuszeństwo. Ponieważ bez tego posłuszeństwa wszelkie umartwienie skalane jest wolą własną i często milsze złemu duchowi, a nieżeli Bogu. Dlatego nie należy podejmować żadnego większego umartwienia bez zasięgnięcia rady. Mieszkaniem mądrości jest rada. Kto ufa sercu swojemu, głupi jest. Roztropny czyni wszystko za rozwagą. Kto chce odpokutować za to, co uczynił, Powinien robić to dopiero spytawszy o radę człowieka roztropnego. To wielka wskazówka, jakiej udziela nam Duch Święty. Na drodze owego posłuszeństwa, miłość własna, co wszystko psuje, zostaje przepędzona, najmniejsza rzecz staje się bardzo zasługująca. Jesteśmy chronieni przed złudzeniem od złego ducha. Wszystkich naszych nieprzyjaciół zwyciężymy i przybijemy z pewnością i jakby we śnie do portu zbawienia. To, co powiedziałem, zamyka się w Wielkiej Radzie. Porzućcie wszystko, a znajdując Jezusa Chrystusa, mądrość wcieloną, wszystko znajdziecie.